Dla tych, którzy nie lubią czytać, oto nasza recenzja Kinect w pigułce. Nowy produkt Microsoftu trafi już do naszych domów. Czy spełnił nasze oczekiwania? $150 nabędzie nam grę Kinect Adventures oraz sam sensor. Już od momentu startu systemu odnosi się wrażenie, że nie ma on zastąpić standardowego kontrolera. Uruchomienie konsoli wita nas klasycznym dashboardem. Wystarczy jednak pomachać ręką w powitalnym geście lub wydać głosową komendę, by sensor przeniósł nas do Kinect Hub, Kinectowego Centrum Dowodzenia. Dodatkowo za pomocą algorytmu rozpoznawania twarzy jest w stanie sam zalogować gracza. W praktyce ten system sprawdzał się całkiem nieźle. Plus za futurystyczność. Sporym problemem w korzystaniu z Kinecta jest za to absurdalna ilość wolnej przestrzeni, której wymaga do działania. Microsoft zaleca przynajmniej 3 metry odległości między graczem a telewizorem, a niewygodne minimum dla jednego gracza to 160 cm. Zdecydowany minus. Zupełnie niezrozumiałym jest też, że Kinect nie jest wykrywany w grach, które wymagają webcama. Próba uruchomienia You're in the Movies czy zrobienia zdjęcia w Burnout Paradise kończy się komunikatem o tym, by podłączyć kamerę, zmuszając nas do wpięcia stareńkiej Xbox Live Vision. Minus. Kinect Hub obsługiwać można za pomocą gestów, gdzie to nasza ręka służy za kursor pojawiający się na ekranie lub komend głosowych. Podczas testu komendy sprawdzały się w prawie 100% przypadków, nawet podczas słuchania muzyki czy oglądania filmu. Wadą systemu jest jednak fakt, że aktywny jest wyłącznie w hubie i podległych mu aplikacjach. W testowanych grach zdani jesteśmy wyłącznie na sterowanie gestami. Te zaś byłyby jednak niczym, gdyby nie funkcjonowały w praktyce. I tu na szczęście Kinect sprawdza się zaskakująco dobrze. O ile przy wieczornym świetle lampy kamery standardowe nie potrafiły z braku światła rozpoznać mojej twarzy, to nawet wtedy sensor głębi nie miał problemów z identyfikacją mojej postaci do użytku w grze. Podczas testów Kinect Adventures, jak i Dance Central wypadły praktycznie bezbłędnie i to właśnie nimi zajmiemy się teraz. Duży plus. Jak już wspomniałem, w zestawie z czujnikiem otrzymujemy grę Kinect Adventures. Jest to zestaw 5 minigier skupiający się na podstawowej funkcjonalności sensora. O ile tytuł ten sam w sobie nie jest zły, o tyle jeśli ktokolwiek ma zamiar kupić Kinecta tylko dla Kinect Adventures, radziłbym 2 razy się zastanowić. Grze tej zwyczajnie brak głębi. Rozgrywkę ratuje trochę tryb dla 2 graczy, ale i ten ma pewną gigantyczną wadę. Opcja dwuosobowa aktywuje się tylko w bardzo dużych pomieszczeniach. Na potrzeby testów zaopatrzyłem się też w najlepiej oceniany tytuł dla peryferium, Dance Central. I jeśli miałbym podsumować tę grę jednym słowem, byłoby to zapewne wow. Od interfejsu aż do systemu rozgrywki, na pierwszy rzut oka widać, że każdy element gry jest dopięty na ostatni guzik. Bez problemu radzi sobie zarówno z jednym graczem w trybie standardowym, jak i Dance Battle, gdzie 2 graczy mierzy się ze sobą w trakcie tanecznego pojedynku. Ponieważ Dance Central śledzi tylko jedną osobę, tę najbliżej telewizora, rozgrywka w tym trybie odbywa się turowo, a mimo to zachowuje niezwykłą płynność. Kinect natychmiastowo dostosowuje się do zmiany aktywnego gracza w czasie rzeczywistym, bez potrzeby zatrzymywania gry. Plus. Dema Kinect Joyride oraz Sonic Freeriders dostępne na Xbox Live odstraszają. W obu przypadkach grywalność cierpi z powodu paskudnego systemu sterowania. Kinect nie nadaje się do wyścigów. Niestety na daną chwilę w Europie dostępnych jest tylko 15 Kinectowych tytułów, a na palcach jednej ręki policzyć można tytuły punktowane bardzo wysoko. Po niemal tygodniu obcowania z Kinectem jestem pewien jednego. Kinect to seksowna, technologicznie imponująca zabawka. Pod względem technicznym nie można jej wiele zarzucić, biorąc pod uwagę jej cenę. Pomimo małych problemów ogólnie sprawdza się wyjątkowo dobrze. Większym problemem okazały się jednak same gry. Prócz kilku perełek, którymi warto się zainteresować, liczba dobrych tytułów nie imponuje na tyle, by na dzień dzisiejszy warto było zaopatrzyć się w ten drogi kawałek elektroniki. Zakupu nie ułatwia też jeszcze jeden problem. Brak gier dla hardkorowców. Prócz zabawek dla całej rodziny i pakietów minigier, brakuje tu dobrych gier popularnych gatunków, a co gorsza, do tej pory nie ogłoszono planów, by takowe wypuścić. O ile nasi milusińscy będą w 7 niebie kopiąc piłkę w Kinect Sports, weterani Xboxa nie znajdą tu nic dla siebie.